I tutaj mamy wystąpienia trzech przedstawicieli rad pracowników, a później oczywiście będzie czas na dyskusję i rozmowę. Po pierwsze pani Róża Bartoszek, Rada Pracowników DNV Poland spółka z o.o. Po drugie jako druga osoba uczestniczy Marcin Romejko-Churko, Rada Pracowników Muzeum Narodowe w Warszawie. I trzecim przedstawicielem w tym panelu jest pan Mariusz Ławnik, Rada Pracowników z mBanku. Więc może tak, może zacznijmy tymi głosami, a później będzie czas na dyskusję i również czas na pytania, bo przypominam, że jest z nami wiceszef Państwowej Inspekcji Pracy. Tutaj w kuluarach w przerwie pojawiało się sporo wątków również związanych z PIP-em, więc będzie można jeszcze zadać panu dyrektorowi, który był uprzejmy zostać do końca, pytania. No i są też z nami dalej pan profesor Zybała i pan profesor Wratny. Dobrze, poproszę panią Różę Bartoszek o pierwszy głos i odpowiedź na pytania. No może, nie wiem jak to podzielić, to może zbiorczo, tak? Jakby pani mogła odnieść się do tych trzech pytań. Jak to wygląda w państwa firmie? Dzień dobry państwu. Nazywam się Róża Bartoszek i reprezentuję firmę DNV Poland z Gdyni. Jest mi niezmiernie miło za zaproszenie na dzisiejsze forum i bardzo się cieszę, że mogę tutaj z państwem być. Dziękuję również moim poprzednikom za bardzo ciekawą dyskusję i wiele cennych uwag. Cóż mogę powiedzieć? Jestem nowo wybranym członkiem Rady Pracowników w naszej firmie. Nasze ostatnie wybory odbyły się w lutym tego roku i tak naprawdę od lutego mamy nową Radę Pracowników, która składa się u nas z 7 osób, ponieważ jesteśmy przedsiębiorcą, która zatrudnia no, już ponad 700 pracowników. Natomiast nie jest to pierwsza rada. W naszej firmie rada funkcjonuje od około 2012 roku. Obecnie w skład Rady Pracowników wchodzą również osoby, które były w poprzednich Radach Pracowników i również miały przyjemność współpracy z Instytutem Spraw Obywatelskich, uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez Instytut oraz w poprzednich forach Rad Pracowników. No i pewnie też między innymi dlatego nasza Rada funkcjonuje dość sprawnie. Czerpiemy dobre praktyki i taki know-how, który dostaliśmy od Instytutu. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że naszym głównym celem jest jak najlepsza reprezentacja wszystkich naszych pracowników i staramy się być jak najbardziej otwarci dla każdej osoby, która pracuje w naszej firmie. Organizujemy comiesięczne spotkania z zarządem, do których się bardzo rzetelnie przygotowujemy, więc zawsze przed takim spotkaniem z naszym zarządem firmy mamy nasze wewnętrzne spotkanie Rady Pracowników, na którym ustalamy tematy, które chcemy poruszyć i omówić podczas takiego spotkania. I zazwyczaj nam się wszystko udaje omówić i tutaj jeśli chodzi o zarząd, to jest on dla nas bardzo otwarty i nie ma jakby tego problemu przepływu informacji czy też konsultacji, czyli tak naprawdę tych dwóch najważniejszych wartości, które powinny być w relacji Rada Pracowników - Zarząd. Jeśli chodzi o otwartość na pracowników, to mamy wdrożone takie fajne rozwiązania, czyli na cały rok mamy ustalony z góry harmonogram spotkań z członkami rad pracowników i jakby każda osoba pracująca w naszej firmie ma możliwość skontaktowania się z nami. Mamy wyznaczone takie dyżury, w których jesteśmy tylko i wyłącznie dla naszych pracowników, żeby wysłuchać ich jakichś, nie wiem, problemów, sugestii, próśb czy wszelkich innych wniosków.
Oprócz tego funkcjonuje u nas taka osobna skrzynka mailowa, na którą pracownicy mogą wysyłać do nas jakieś informacje i dzięki temu mają z nami kontakt. A oprócz tego no, jesteśmy też dostępni każdego dnia tak naprawdę dla wszystkich, więc jeżeli coś się jakby dzieje pilnego lub nagłego, to zawsze można nas spotkać. No, aktualnie nie na korytarzu, natomiast za pośrednictwem platformy Teams, na której w naszej firmie pracujemy. Co więcej, jak wygląda współpraca z zarządem? No, wygląda ona na chwilę obecną w moich oczach całkiem poprawnie i jakby nie mamy jakichś takich sytuacji zgrzytowych, bym to nazwała. Staramy się na tych naszych spotkaniach omawiać bieżące tematy firmy, bieżące tematy dotyczące pracowników. Teraz w tym trudnym czasie pandemii i tego, że no niestety nie możemy wszyscy przebywać w biurach. Dość często omawiamy tematy związane właśnie z pracą zdalną, z takim samopoczuciem pracowników. Tutaj zarząd jakby zareagował na nasze prośby, które dostaliśmy od pracowników, aby objąć zainteresowanych opieką psychologiczną. Więc jakby no, staramy się gdzieś tam tym naszym pracownikom jak najbardziej pomagać. Omawiamy różne aspekty różnych benefitów typu PP, czyli programu emerytalnego, który jakby oferujemy dla naszych pracowników, czy opieki medycznej, czy temat szczepień. Więc no, jakby staramy się na bieżąco gdzieś tam te wszystkie sygnały od pracowników przekazywać zarządowi. I to omawiamy. Ostatnio też na spotkaniu mieliśmy taką sytuację, że tam zarząd wprowadza pewne zmiany w regulaminie, więc oczywiście w pierwszej kolejności nas o tym poinformował, jakie to będą zmiany i kiedy zostaną wprowadzone. Z takich formalnych jeszcze może informacji, bo to też jest dosyć ważne i o tym też mówi ustawa. My jako DNV Poland staramy się, znaczy nie staramy się, przestrzegamy jakby wszystkich wytycznych ustawy. Jeśli chodzi o wybór członków rad pracowników, no to odbywają się wybory. Oczywiście odpowiednio wcześnie są wszyscy pracownicy o tych wyborach poinformowani. I to tak chyba w skrócie na tyle. Aha, no i teraz jeszcze jest bardzo ważna rzecz, nad którą aktualnie pracujemy. To jeszcze nie zostało dopięte. Na razie wewnętrznie wśród pracowników, znaczy wśród członków Rady Pracowników pracujemy nad treścią porozumienia właśnie między Radą Pracowników a pracodawcą. Jesteśmy gdzieś tam na końcowym etapie szlifowania tej ostatecznej wersji porozumienia, którą później chcemy przedstawić naszemu zarządowi i spróbować to nasze porozumienie, tą naszą propozycję przedstawić i podpisać. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o naszą firmę na chwilę obecną. Dobrze, to ja proponuję kolejne dwa, bo już się mi przynajmniej nasuwają kilka pytań. Rozumiem, może Państwo też będziecie mieć pytania tutaj do Pani. Natomiast proponuję kolejne dwie prezentacje i później zbiorczo będziemy pytać. Proszę sobie zapisywać te pytania. Dobrze, to poproszę Pana Marcina z Muzeum Narodowego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, reprezentuję Radę Pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie. Nazywam się Marcin Romejko-Churko. Pytanie zawarte w tym panelu, jak mobilizować pracowników do działania. Otóż Muzeum Narodowe w Warszawie ma doskonałe i bardzo długie tradycje partycypacji pracowniczej i tradycje związkowe. To właśnie w muzeum założono w jesienią 80 roku jedną z pierwszych w Warszawie i bodaj i pierwszą w muzealnictwie Komisję Zakładową NSZZ Solidarność. Przez wiele lat już oczywiście w wolnej Polsce w muzeum działały dwie organizacje związkowe. Niedawno, 2 lata temu, została założona trzecia. A Rady Pracowników Muzeum działają od samego początku, od 2006 roku. Oczywiście ta pierwsza kadencja była jeszcze powoływana przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, przed nowelizacją jeszcze przez związki zawodowe. I
Te 4 kadencje, myślę, zapewniły naszej Radzie bardzo istotną rolę w muzeum, istotną rolę także w dialogu społecznym, także właśnie pomiędzy w dialogu nawet w samych reprezentacji pracowniczych, ponieważ chciałbym to podkreślić, właściwie wszystkie 4 istniejące rady w muzeum doskonale współdziałały z organizacjami związkowymi. W znakomitej większości przypadków przedstawiamy identyczne wspólne stanowiska wobec pracodawcy. To wynika z różnych uzgodnień, oczywiście długich dyskusji, ale udaje się takie kompromisowe wspólne stanowiska kierować. To pocztujemy sobie za duży sukces i myślę, że w wielu przypadkach Rada także harmonizuje współdziałanie organizacji związkowych i udaje się dzięki merytorycznym argumentom znajdować wspólny mianownik, także w przypadkach budzących większe kontrowersje. Jako ciekawostkę mogę podać, że przy powstawaniu pierwszej ustawy z ramienia Ministerstwa Pracy Rady ustawę o informowaniu pracowników prowadził były dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, był wicedyrektor Muzeum Narodowego, dr Radosław Mleczko, wówczas wiceminister pracy. Także to taki uśmiech losu i pewien paradoks. Natomiast my reprezentujemy dzisiaj na forum i w tym panelu Rady specyficzną, występującą w sektorze publicznym, co więcej w instytucji kultury. Zatem nie mamy na pewno wielu takich problemów, które występują w sektorze typowych przedsiębiorstw, bo w tym przypadku muzeum jest przedsiębiorstwem, ponieważ prowadzi działalność gospodarczą. Oczywiście ustawowo nie jest to działalność nastawiona na zysk. Zatem na pewno różne decyzje gospodarcze, finansowe nie mają, dotyczące chociażby działalności komercyjnej, nie mają bezpośredniego przełożenia na fundusz płac, tak jak to jest w sektorze komercyjnym. Także tutaj tę różnicę chciałbym podkreślić, no ale z kolei Rada razem ze związkami także stara się w domenie publicznej uczestniczyć w rozmowach, negocjacjach na szczeblu już krajowym, dotyczących poprawy sytuacji budżetowej zarówno naszego muzeum, jak i sektora muzeów. Natomiast jeśli chodzi o sposób działania, przez wiele lat prowadziliśmy spotkania w razie występujących zmian lub problemów. Nie miały one może regularnego harmonogramu, ale dziś wraz z obecną dyrekcją wypracowaliśmy system spotkań comiesięcznych. Na razie są to spotkania wspólnie z organizacjami związkowymi, co tu zaznaczę, po niedawnej nowelizacji ustawy o związkach zawodowych i skopiowaniu uprawnień organizacji związkowych, uprawnień informacyjnych o zapisy bliźniacze z ustawy o informowaniu pracowników powoduje, że czasami w tej formule umyka konkluzja i etap konsultacji, ponieważ w momencie, kiedy pracodawca udziela informacji organizacjom związkowym i Radzie, to w kontakcie ze związkami zawodowymi może na tym poprzestać. Natomiast w takim wspólnym wymiarze łatwo umyka fakt, że jeszcze należy po opinii, którą kieruje Rada, jeszcze przekonsultować, czyli pójść krok dalej niż wyłącznie w rozmowach ze związkami. Chciałbym jeszcze podkreślić, że pomimo pewnej początkowej może nieufności, pomimo pewnego dystansu, jaki poszczególne osoby kierujące muzeum mogły na początku mieć wobec i związków zawodowych, i organizacji, i Rady Pracowników, z czasem dzięki dbałości o merytoryczny poziom argumentów, dzięki zapoznawaniu się z orzecznictwem, dzięki znajomości przepisów, i tu chciałbym zaznaczyć także nieocenioną rolę
Instytutu Spraw Obywatelskich i Centrum Wspierania Rad Pracowników w szkoleniach i w przekazywaniu pewnych wzorców postępowania. Także dzięki dbałości o, to może nie zawsze dobrze brzmi, ale o formalną stronę naszych kontaktów, aby one nie polegały wyłącznie na kontaktach nieformalnych, które oczywiście są nieocenione i pełnią bardzo ważną rolę, ale jako przedstawiciele pracowników dbamy o to, żeby miały one charakter sformalizowany i dzięki właśnie pracy merytorycznej i dbałości o formalności chyba udało nam się też uzyskać pewien szacunek, czasem nawet respekt, dowodząc, że warto słuchać przedstawicieli pracowników, że niejednokrotnie argumenty pracowników, którzy w przeciwieństwie do zarządów w muzeum znają tę instytucję i problemy przez nawet kilkadziesięcioleci, bo jest to przecież muzealnictwo jest dziedziną, która wymaga wieloletniej praktyki zawodowej i tutaj rotacja jest znacznie mniejsza niż w sektorze przedsiębiorstw, w sektorze komercyjnym. Że warto takich argumentów słuchać i pracownicy, którzy reprezentują różne grupy zawodowe, specjalistyczne grupy zawodowe, mogą sugerować dyrekcji cenne rozwiązania, jakieś alternatywne wyjścia. Także może w skrócie na tyle. Chętnie na pytania. Dziękuję panie Marcinie. To teraz proszę o głos pana Mariusza Ławnika, Rada Pracowników mBanku. Dobra. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Mariusz Ławnik. Jestem sekretarzem w Radzie Pracowników. To już jest mBanku SA. To już jest czwarta kadencja Rady. Ja zostałem wybrany w wyborach z kolegami i z koleżankami w kwietniu 2019 roku, więc można powiedzieć, że już minął półmetek tej naszej kadencji. Teraz mogę powiedzieć, że no to był dosyć intensywny początek. Teraz mamy trudny czas, ponieważ 90% pracowników pracuje zdalnie w naszej firmie. Tak więc takiego bezpośredniego kontaktu już od marca 2020 nie mamy. Tak więc już 15 miesięcy większość ludzi zdecydowana nie widziała się ze sobą. To utrudnia wiele rzeczy, bo jak jeszcze pracowaliśmy w siedzibach, czy to w Łodzi, czy w Warszawie, bo jesteśmy podzieleni mniej więcej po połowie z delikatną przewagą pracowników w Warszawie, tam jest około 3,5 tysiąca ludzi w centrali, a w Łodzi 2,5 tysiąca, plus jeszcze około 1000 mamy pracowników w całej Polsce po placówkach. Tak więc łącznie około 7 tysięcy etatów. I teraz to zaczynam to właśnie mówić w zakresie tego pierwszego pytania, tych praktyk dotyczących mobilizowania pracowników do działania. Ja bym troszkę to odwrócił, bo jakby to działa w dwie strony, bo też jeżeli pracownicy coś od nas oczekiwali, to mobilizuje członków rad do działania, tak? I rzeczywiście udało nam się, bo to też przy tych wyborach właśnie w 2019 roku jakby postęp technologiczny doprowadził do tego, że mieliśmy normalną kampanię wyborczą, mieliśmy miejsce w intranecie, do którego dostęp mają wszyscy pracownicy, mogliśmy tam, nie wiem, załączyć jakby swój program wyborczy, obietnice i zdjęcia, żeby się pokazać ludziom, no bo przecież jakby nie ma szans, żeby wszyscy się znali i widzieli kiedykolwiek. No to spowodowało jakąś większą aktywność w ogóle w wyborach, bo tam prawie połowa pracowników w ogóle zagłosowała. To był pierwszy raz, że taka duża liczba osób głosowała. To się sprawdziło, jakby w tym, to miejsce jakby do kampanii wyborczej wykorzystaliśmy do stworzenia takiej no, zakładki w internecie, tym wewnętrznym naszym intranecie. I mamy tam po prostu zakładkę Rada Pracowników. I ja tym administruję, ale dostęp ma każdy członek Rady, więc jeżeli chce jakiś wpis poczynić, chce jakąś informację przekazać, bo może ze stron departamentalnych czy ogólnobankowych też tam
jakby z angielskiego followować i przekazywać dalej te treści, tak? To może je tam zamieszczać. No jakby udało nam się na tym etapie takim, gdzie jeszcze byliśmy w biurze, to przez, bo to powstało jakoś w połowie roku, tam ze 2-3 miesiące po wyborach, no czyli mieliśmy 7 miesięcy, no jakby z kilkunastu obserwujących udało nam się dojść, w pewnym momencie tam już było ponad 550 osób, teraz mamy 510 obserwujących, czyli jeżeli my tam coś wrzucamy, to każda osoba, jak otwiera tylko internet, ta strona intranetowa się pojawia, to ten nasz wpis tej osobie się pokazuje, tak? Więc no jakby mamy już jakiś stały dostęp do tego, żeby przekazywać informacje, tak? Ewentualnie prosić o coś, żeby pracownicy mogli do nas napisać czy zadzwonić. Teraz przez ten rok to głównie niestety są to tylko kontakty telefoniczne, jakieś Skype, Teams, no jest nas 7, każdy ma tam jakieś grono osób współpracujących. Są, dzięki tej zakładce naszej mamy, są podane jakby kontakty do nas, bo jak w ogóle, jak, co mnie skłoniło w ogóle do kandydowania do Rady Pracowników, to do tej pory, do tego 2019 roku, nie było takiego miejsca, nie było wiadomo, kto jest członkiem Rady Pracowników, był tylko jeden mail informujący po wyborach, więc jeżeli ktoś na przykład nie był pracownikiem, kiedy była poprzednia kadencja, no to nie dostał tego maila, więc nie wiedział, kto jest pracownikiem, tak? Kto go reprezentuje jako członek Rady Pracowników. No niestety tak to wyglądało i Rada Pracowników też żadnej jakby informacji nie wysyłała do pracowników, co robiła, do czego jakby pracodawca, który no naprawdę w miarę chce współpracować. Uczestniczyli członkowie Rady no, zawsze w komisjach socjalnych, Zakładowego Funduszu Świadczeń, w jakichś innych różnych spotkaniach takich ad hocowych, ale nie mieli jakiejkolwiek formy komunikacji, bo jest zakaz wysyłania maili takich spamujących całą organizację, więc na to nie ma nawet teraz zgody też. Tak? Takie maile ogólne mogą wysyłać tylko członkowie zarządu i ewentualnie wyznaczone osoby z Departamentu Zarządzania Organizacją. Więc takiego kontaktu, żeby do wszystkich pracowników móc, to do dziś dnia nie udało nam się zrobić. To jest jakby taka łyżka dziegciu, tak, w tej odrobinie miodu związanej z tym, że mamy jakąś platformę komunikacji i rzeczywiście te kontakty były. Jak nawet ja wrzucałem też kontakt jakby prywatny do siebie, bo jednak dużo ludzi obawia się formy takiej publicznej, nawet lajkowania wpisów czy komentowania, więc udostępniłem swój adres prywatny i telefon prywatny, no ponieważ ludzie no mimo wszystko obawiają się tego, co nawet o co się zapytają nas, żebyśmy my się zapytali, tak? Więc wolą formę anonimową, tak? Żebyśmy to my jakby brali na siebie tą odpowiedzialność za zadane pytanie, tak? Rzeczywiście jest sporo pozytywnych reakcji na te wpisy, które tam zamieszczamy, bo staramy się regularnie tematyczne jakby strony wrzucać. Mamy tam raz, że jest jakby jedna możliwość jakby wpisów takich na tablicy szybkich pojawiających się, ale możemy rozpisywać każde zagadnienie dokładniej i tam powiedzmy widzimy, że te wpisy są czytane, niekiedy lajkowane, chociaż mówię, tu skali nie ma zbyt dużej, bo no jakby tam takiego od strony pracowników wielkiego zaangażowania nie ma, tak? No ale to nawet mówię, jak mBank wspiera WOŚP, to nawet jak są jakieś wpisy przy okazji WOŚP-u, to tam też na skalę 7 tysięcy pracowników, jak jest 300 lajków, to jest wszystko, więc nawet takie rzeczy nie pobudzają jakby jakoś ludzi do, nie traktują tego jako Facebooka czy Twittera, żeby być w ten sposób aktywni. Na pewno mają też pracownicy możliwość wysyłania maili do nas. Mamy utworzoną skrzynkę
na Radę Pracowników, tam Rada Pracowników @mbank.pl i tam rzeczywiście od czasu do czasu otrzymujemy zapytania. No i tutaj mogę powiedzieć, że bardzo to pomaga, żeby każda taka sprawa nie może zostać bez odpowiedzi, tak? Więc albo załatwiamy konkretną odpowiedź, albo kierujemy bezpośrednio do osoby, która może komuś tam pomóc lub udzielić odpowiedzi. A teraz druga kwestia, jak rozmawiać z zarządem. No i tutaj powiem tak, no, zarząd z nami nie rozmawia bezpośrednio, ponieważ wyznaczone są do kontaktu z nami, jest jedna, znaczy najpierw była tylko jedna osoba, to była pani menadżer zespołu takiego z Departamentu Zarządzania Organizacją. Teraz od niedawna dodatkowo część jakby kontaktów przejął jej zwierzchnik, dyrektor całego departamentu, bo jest jakby dużo spraw, które my zgłaszamy, które dzieją się jakby w organizacji też, bo jest jakby duży proces dotyczący tam map stanowisk, wyceny, budżetów świadczeń socjalnych, jakieś takie nawet kwestie urlopowe, bo w czasie pandemii była tam też w sumie potrzeba pracodawcy, żeby schodzić z rezerwy na urlopy, więc no, uznali, że jesteśmy też przydatni i możemy im pomóc w przekonaniu pracowników do tego, żeby jednak zacząć wykorzystywać urlopy, no bo i tak wszyscy pracowali w domu, więc często nie korzystali z urlopów, tak? A to powodowało zwiększanie rezerwy urlopowej. No i takie jakieś szereg różnych spraw załatwiamy. No, nie ukrywam, że jakby widzimy, że przez to, że zaczęto się z nami częściej spotykać, oczekiwać od nas jakichś tam konstruktywnych wymian opinii bądź propozycji, bądź my przekazywaliśmy to, co każdy z nas otrzymywał tam od pracowników anonimowo, to jakby jesteśmy informowani o coraz szerszym kręgu spraw, tak? Jakby już nie musimy tak bardzo wyciągać. Chociaż jest to nam wprost mówione, że jesteśmy kadencją i jakby składem najbardziej aktywnym w historii, tak? Znaczy, mnie się nie wydaje, żebyśmy jakoś byli specjalnie aktywni, bo jakby brakuje teraz w szczególności tej możliwości bezpośrednich kontaktów, no ale to z jednej strony też daje jakby skalę tego, jak wcześniej nie było prawie w ogóle kontaktów, tak? No bo nie było, tak naprawdę nie było. To były jakieś tam raz do roku pojedyncze, incydentalne. Trzecia kwestia, jak zarządzać Radą Pracowników. No tutaj mamy stworzony regulamin wewnętrzny, ale to też został stworzony na początku tej naszej czwartej kadencji. Nigdy wcześniej Rada nie miała swojego regulaminu. Jest porozumienie między mBankiem a Radą Pracowników, które jest obowiązujące jeszcze z 2008 roku, no ale to też jakby poprzednia kadencja nawet nie wiedziała, że miała porozumienie, ta trzecia nie wiedziała, że pierwsza zawarła porozumienie, bo to były nowe osoby. Z tej trzeciej kadencji mamy chyba teraz w składzie 3 osoby, ale nie mieliśmy nikogo z drugiej i z pierwszej, tak? I to były osoby, które już tam odeszły z banku, więc jakby ta wiedza nie była przekazana, że tam było coś. No ale dzięki temu, że się o tym dowiedzieliśmy, no to tam zostało wynegocjowane w tym porozumieniu, że każdy członek rady poprzez przewodniczącego rady ma 16 godzin miesięcznie do dyspozycji na pracę na rzecz Rady Pracowników. I do tego czasu jakby no, wliczałem się też te spotkania organizowane przez pracodawcę z radą, tak? No ale to powiedzmy jest ten czas, dzięki któremu na przykład ja prowadząc wpisy w tym intranecie, tak, nie muszę tego robić jakby w czasie wolnym od pracy, bo jednak jesteśmy
mocno opomiarowani i jakby ja jestem rozliczany z każdej godziny pracy, więc bez tego miałbym no, tak utrudnienie no, na zasadzie takiej, że tylko i wyłącznie funkcja jakby społeczna i sam na siebie sobie to narzuciłem. No ale dzięki temu porozumieniu mam taką możliwość, więc to jest jakby jakiś plus i z tego co wiem to niewiele rad ma coś takiego, że ma wynegocjowane te jakby godziny, które oficjalnie jakby menadżer nie może się temu przeciwstawić. Tak? No po prostu jest tam w tym porozumieniu wskazane, że tam na 3 dni przed zgłasza i po prostu to jest do wykonania praca na rzecz rady i menadżer tego nie może jakby zbojkotować. No i mówię, w regulaminie takim wewnętrznym ustaliliśmy sobie, że raz na kwartał mamy spotkanie, omawiamy sprawy, które tam jakby toczyły się, toczą się, ewentualnie są do załatwienia. Teraz przez ten okres jakby pandemiczny jeszcze dosyć często jest tak, że raz w miesiącu na kilka minut chociaż tam łączymy się na Teamsach i rozmawiamy o jakichś tam rzeczach, które tam wyskoczyły pilne albo jeżeli jakieś jest pytanie, więc no to pozwala jakoś być cały czas ze sobą w kontakcie. A jak mamy te spotkania co 3 miesiące, to zawsze agenda, punkt po punkcie i później po spotkaniu realizacja punktów też jest bardzo ważny, że ten moment jakby rozliczenia tego, o czym rozmawialiśmy na spotkaniu, co kto miał załatwić, bo dzielimy tam trochę te obowiązki. Nie jest tak, że tylko jedna osoba wysyła gdzieś zapytania, tylko po różnych jakby osobach upoważnionych u pracodawcy. Każdy jako członek rady próbuje się dowiedzieć rzeczy dla pracowników. I to jakby mocno pomaga. Mamy teraz bardzo duży wysyp takich spotkań, bo mamy co kwartalne spotkania zarządu wirtualne ze wszystkimi pracownikami. Na te spotkania mają pracownicy prawo jako możliwość wysyłania anonimowo pytań. No i teraz na początku tych pytań było mało, bo jakby pracownicy się obawiali, że to wcale nie jest anonimowe, więc na początku jakby było rzeczywiście tak, że dostawaliśmy te pytania i my je zadawaliśmy, wskazując, że to jest pytanie od Rady Pracowników, od pracowników, ale teraz zaobserwowaliśmy, że no już tych pytań jest bardzo dużo, ludzie już jakby przestawili się na to, że mogą je zadawać i my już zadajemy mniejszość, zdecydowaną mniejszość pytań. Jak ostatnio było 100 pytań, to my tam zadaliśmy 5, tak? No bo jakby dostajemy informacje jeszcze przed spotkaniem z zarządem o liście pytań, które już zostały zadane. Pojawia się to w intranecie, więc no możemy zobaczyć, jaka jest już skala pytań i już nie powtarzamy tego, tak? No bo to jakby te niektóre pytania też docierają do nas drugą stroną, ale teraz widać jakby coraz większą aktywność pracowników indywidualną. Tak? No myślę, że pracodawcy jest to na rękę, bo nie musi się z przedstawicielem tak bardzo dogadywać, bo jednak przychodzi w formę takiej referendalnej komunikacji i takiej bezpośredniej już ze wszystkimi pracownikami, co kiedyś było niemożliwe, bo były tylko spotkania takie fizyczne dla ograniczonej liczby osób. Tak? Tam zależne od liczby miejsc w sali kinowej bądź w jakiejś dużej sali, na przykład w Łodzi były w EC1, no to tam kilkaset osób mogło wejść, więc nie 2500, tak? No a teraz widzimy, że pracownicy zaczynają coraz częściej zadawać pytania samodzielnie, tak? Jakby przestają się obawiać tej utraty anonimowości. To też jakby no jest pozytywnym akcentem, chociaż ma jakby nie... jakby nam troszeczkę pokazuje, że możemy być przestać potrzebni, tak? Ale to tylko też częściowo, bo jednak cały czas jest grupa osób, która nie będzie chciała zadać pytania czy do pracodawcy nawet w możliwości tej anonimowości, tak? No bo obawiałem się, że to
jednak będzie rozszyfrowane, kto zadał pytanie. To jest dosyć ważne. Właśnie to chciałem, jakby długo o tym mówię, bo to nam pokazało i to dzisiejsze spotkanie właśnie o tym dostępie do informacji. Naprawdę pracownicy, w szczególności teraz, jak my jeszcze jesteśmy 90% zdalnie, oczekują dużej liczby informacji, żeby to wpływało na ich jakby samopoczucie psychiczne, jakby to, że pracodawca jest w dobrej kondycji, tak, ekonomicznej, a wiadomo, akurat w bankowości teraz jest dużo spraw, pozwy frankowe, oczekiwanie na wyroki, jakieś kolejne wymogi przez regulatora, więc są ciągłe obawy, zresztą w sektorze dużo zwolnień grupowych w zeszłym roku i dwa lata temu, więc jakby tu były cały czas ciągłe obawy o stabilność zatrudnienia i tych pytań i tej niepewności było dużo i dlatego jakby pracownicy się też zmobilizowali do zadawania pytań, tak, i oczekiwania informacji, no bo takiej na co dzień komunikacji poszerzonej na razie jeszcze nie ma, tak, ale pomagają jakby te takie duże spotkania i ta agenda do nich i te możliwość zadawania pytań. I później na te pytania częściowo odpowiedzi są udzielane na żywo, a częściowo są tak zwane dogrywki. Członkowie zarządu nagrywają odpowiedzi. Jest to emitowane w intranecie. Możliwość odtworzenia cały czas. Bądź pisemne też są. Tak więc tu od tej strony muszę rzeczywiście powiedzieć, jakby no pochwalić pracodawcę, bo nie wymigali się od żadnego pytania. To chyba z mojej strony wszystko, jak chodzi o te zadane zagadnienia. Czekam na pytania. Dobrze, to dziękuję panie Mariuszu. Gratuluję zmiany kultury, przynajmniej w jakiejś części organizacyjnej. Ja mam takie pytanie jeszcze tutaj do pani Róży i pana Marcina. Czy w kontekście tych wypowiedzi innych osób, czy państwo macie coś do dodania jeszcze? Bo może coś się skojarzyło, nie wiem, czy przejdziemy już do pytań. Nie słyszę. Dobrze. To żeby też trochę zróżnicować i tutaj dać możliwość głosu, czy przedstawić głos, który jest online, ja przeczytam takie pytanie, które mamy tutaj na czacie. I to jest pytanie, myślę, że do pana dyrektora z Państwowej Inspekcji Pracy chyba najlepiej. Jakie prawa ma pracodawca, jeśli chodzi o koronawirusa, gdyż w naszym zakładzie osoby niezaszczepione zaczynają być dyskryminowane i straszone sankcjami finansowymi? Jakie stanowisko może zająć Rada Pracowników? Witam. Szanowni Państwo, w tym zakresie sytuacja o tyle jest skomplikowana, że każdy kazus trzeba rozpatrzyć oddzielnie. Jeżeli chodzi o dyskryminację, no to generalnie regulują tu przepisy kodeksu pracy. Jest zakaz dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej, bo każda z tych form jest możliwa w tym przypadku. Natomiast o tyle sytuacja jest skomplikowana, że jeżeli mówimy o, a tak rozumiem z treści tego pytania, bo ja tutaj sobie wyświetliłem, że mówimy o osobach, które nie poddały się szczepieniu w zakresie COVID-19. I tutaj wchodzimy na zupełnie obszar inny do oceny w zakresie prawnej, ponieważ jest to zabieg medyczny. Zabieg medyczny nie po pierwsze, a nie można nikogo do niego zmusić. Po drugie, no wymaga zgody osoby, która się szczepi. To jest jakby obszar jakby poza prawem pracy, ale takie fakty są. Natomiast z drugiej strony pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczną, higieniczną pracę i w tym zakresie, jeżeli ta praca oparta jest o pracę w zespole czy w jakiejś innej grupie, gdzie osoba nie zaszczepiona może stanowić w pewien sposób zagrożenie, oczywiście nie bezpośrednie, ale zagrożenie dla pozostałych pracowników, też da się zrozumieć w tym zakresie, że może podejmować pewne działania. Tym niemniej, jako Inspekcja Pracy stoimy na stanowisku, że sam fakt nie
posiadania szczepienia, nie odbycia szczepienia, nie powinien wpływać na stosunki pracownicze. Tym niemniej każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Natomiast może kończąc, bo już tak patrzę, tu jest końcówka tego pytania, jakie może mieć Rada Pracownicza. Proszę Państwa, no, przepisy w tym, tylko na bazie przepisów w tym zakresie. Żaden przepis nie pozwala wprost powiedzieć, że ktoś, kto nie jest zaszczepiony, jest, no nie wiem, gorszym pracownikiem. Więc znowu no, pytanie, jakie działania podejmuje pracodawca. Dyskryminację stwierdza co do zasady sąd, ewentualnie inspektor pracy. Można w każdym przypadku zwrócić się do naszych pracowników. W tej chwili uruchomiliśmy porady w okręgowych inspektoratach pracy celem zasięgnięcia opinii już po przedstawieniu konkretnego stanu faktycznego. Nie widać, teraz już wiem dlaczego. To moja wina techniczna była, przepraszam. Otóż po zasięgnięciu opinii naszego prawnika może być podjęta decyzja czy o ewentualnym pozwie do sądu, czy o skardze na inspekcji pracy, bądź no, może się okazać, że stan nie wymaga takich działań, więc no, indywidualnie musiałbym mieć konkretny kazus, natomiast generalnie w tym zakresie uważamy, że sam fakt nieodbycia szczepień nie powinien wpływać na wprost na pracownicze uprawnienia w tym zakresie. Dobrze, dziękuję panie Dariuszu. Tu są jeszcze dwa kolejne pytania do Państwowej Inspekcji Pracy, ale może tak zróbmy na zakładkę. Czy pytania z sali są jakieś do tych uwag? Tutaj pierwsze. Proszę skorzystać z mikrofonu. Przedstawić się i komu pan zadaje pytanie. Dzień dobry, Andrzej Trymba, przewodniczący Rady Pracowników Nikon Electric Pielawa. Chciałbym w tym temacie odnośnie pandemii teraz i szczepionek jakby od drugiej strony zapytać. Obecnie pracujemy nad tematem takim, że chcemy de facto wyróżnić pracowników, tych, którzy się zaszczepią w postaci dodatkowego dnia wolnego od pracy lub nawet dwóch dni wolnych od pracy. Czy w tym momencie nie będziemy właśnie dyskryminować pozostałych pracowników? Chcemy to zrobić na zasadzie takiej promocji właśnie. I pytanie jest do kogo? Do Państwowej Inspekcji Pracy. Jestem, widzę, dobrze. Na pierwszy rzut oka nie widzę żadnych tutaj trudności. Natomiast proszę pamiętać, że w sprawach spornych, wątpliwych decyduje sąd. Ale z drugiej strony osobiście jestem zwolennikiem tej szczepień, jeżeli o to chodzi. Uważam, że szczepienia są z punktu widzenia społecznego bardzo korzystnym działaniem i w tym zakresie w moim przekonaniu każda formuła, która pozwala w sposób dodatkowy, bo to jest, mówi pan o dodatkowych dniach wolnych od pracy, nie o nieudzieleniu innym pracownikom urlopów wypoczynkowych czy jakichś takich działań, które były niezgodne z literą prawa, tylko o dodatkowym, nazwijmy to, punktowaniu takim pozytywnym samego faktu wzięcia udziału w tym szczepieniu. Jako działanie, które nie powinno być negatywnie ocenione z punktu widzenia prawa pracy. Zwrócę uwagę jednak na jedną rzecz, że samo pozyskanie informacji o tym, czy pracownik był szczepiony, czy nie, w pewien sposób jest kwestią delikatną, bo są to dane, które dotyczą już sfery osobowej. Ona jest regulowana przepisami zupełnie innej ustawy niż kodeks pracy i trzeba to też robić z rozwagą i rozsądkiem. No ale tutaj już inna instytucja by się mogła wypowiedzieć, czyli rzecznik danych osobowych. Natomiast na pewno, jeżeli pracownicy przedstawią takie dokumenty, że wzięli udział w takim szczepieniu, a dodatkowo państwo, dany pracodawca będzie chciał taką formułę zastosować, ja bym widział chyba przeszkód. Zastrzegam, że oczywiście ocena sądu w konkretnym stanie może być inna. No na to nie mam wpływu. Ja patrzę w stronę tutaj tych zastosowań tych przepisów, które interpretacji, które Państwowa Inspekcja Pracy. Dobrze, to dziękuję. To teraz głos znowu z czatu online, również do pana Dariusza. Z pańskiej wypowiedzi widzę wiele twierdzeń, które można brać garściami oraz rzutować to na organizację, w której pracuję. Jako że najlepszym narzędziem jest poprawna komunikacja i kultura wspólnej pracy, jakimi działaniami wspierającymi Rady Pracowników Państwowa Inspekcja Pracy jest w stanie poprawić istotę tego ciała w przedsiębiorstwie?
To od razu się wypowiem, znaczy nie chciałbym, żeby to jakoś tak źle zabrzmiało, ale nie jest naszą rolą w tym zakresie, takiego zadania ustawowego nie mamy, więc proszę Państwa, możemy robić dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli członkowie Rady Pracowniczej w szczególności, no, ale również pracownicy, mają podejrzenie, że coś dzieje się nie tak, czy naruszona jest ustawa o radach pracowniczych, pracowników, to w tym momencie oczywiście, tak jak mówiłem, wpływały skargi, my je rozpatrujemy. Możemy służyć również, mamy przygotowanych pracowników zarówno na infolinii, która funkcjonuje w Głównym Inspektoracie Pracy, jak i na infoliniach w okręgowych inspektoratach pracy, gdzie można pozyskać wiedzę, czy w danym stanie faktycznym dochodzi do naruszenia przepisów. Czasami nawet w zakresie kontroli nie chodzi już o same środki prawne, które wydamy, ale udaje się poprawić tą komunikację z Radą Pracowników i pracodawcą w trakcie czynności kontrolnej, uświadamiając, bo jak mówiłem Państwu w swoim pierwszym wystąpieniu, gro rzeczy wynika z nieznajomości przepisów prawa. W związku z czym kontrola może być skuteczna, czasami działania prewencyjne, które prowadzimy w innych obszarach, ale również informujące o prawach pracowników i obowiązkach pracodawców. I odwrotnie, bo to z każdej z tych stron i pracownicy i pracodawcy mają obowiązki i prawa, pozwalają nam również i myślę, że w zakresie rad pracowników też by mogły być skuteczne. Ale stricte wprost, żebyśmy mogli podejmować takie działania, no jest to niemożliwe. Natomiast proszę Państwa, każdorazowy przypadek będziemy analizowali. Tak jak mówiłem, tych spraw nie było bardzo dużo, więc z punktu widzenia innych zagadnień angażujemy się znacznie mocniej. Ale jeżeli pojawią się sytuacje i sygnały wskazujące na to, że naruszane są przepisy ustawy, będziemy reagowali w każdym przypadku. I to jest właściwa droga, ponieważ jest to zgodne z ustawą Państwowej Inspekcji Pracy, czyli wykonanie czynności nadzorczo-kontrolnych w zakresie prawa pracy, ustalenie, czy nie doszło naruszeń i wydanie środków prawnych. Wydaje mi się, że to jest właściwa droga. Swoją ocenę w tym zakresie uważam, że jest to o tyle skuteczne, powiem Państwu, że bardzo często, jeżeli pojawia się inspektor w danym temacie i uzyskuje kontakt z pracodawcą, to czasami jeszcze kończymy czynności kontrolnych, a już następuje naprawienie stanu faktycznego, bo biuro pracodawców, jak powiedziałem, nie występuje w charakterze czy złośliwym, czy w zakresie jakimś negującym przepisy tej ustawy, albo źle ją interpretujemy, albo po prostu nawet nie zapoznali się z dyspozycjami artykułów zawartymi w tej ustawie, w związku z czym nie wiedzą o pewnych obowiązkach, które się zwiążą z realizacją i wykonywaniem zapisów tych przepisów. Natomiast na pewno poradnictwo zachęcam, bo to też nie chodzi o to, żeby w każdym przypadku, kiedy komuś się wydaje, że są naruszone przepisy albo że jest źle, interweniować. Naprawdę polecam Państwu i wszystkim osobom zainteresowanym nasze poradnictwo. Tam osoby w pierwszej linii działające są w stanie ocenić, czy w danym przypadku jest potrzebna czynności kontrolne, a być może czasami, bo tak jak mówiłem, również po stronie pracowników występują przypadki niewiedzy. One częściowo wynikają z tego, że jest taka, a nie inna regulacja prawna. Ona, tak jak sugerowałem, powinna ulec zmianie, żeby była skuteczna. Również dla nas, jako dla inspektorów, ma to znaczenie, ponieważ pozwoli ona być skuteczniejsza w działaniach kontrolnych. Także myślę, że to jest właściwa droga do tego, żeby oceniać każdy przypadek i ewentualnie decydować, czy jest potrzebna kontrola. Oczywiście każdy przypadek okręgowej inspektoraty pracy, szefowie działający w okręgowych inspektoratach pracy, ich zastępca spraw prawnych analizują indywidualnie i zawsze jest udzielona odpowiedź, więc przynajmniej jest informacja zwrotna, jak dalej postępować. Taki kierunek Państwu bym polecał. Dziękuję bardzo. Dobrze, to teraz pytanie z sali. Kto ma następne? Proszę. I do kogo? Dziękuję. Marcin Tromejko-Churko, Rada Pracowników Muzeum Narodowego. Pytanie do Pana Zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Czy można byłoby liczyć na zwiększenie aktywności Głównego Inspektoratu Pracy w propagowaniu wiedzy o zbiorowym prawie pracy w postaci chociażby informatorów czy poradników, czy broszurowych, czy w formie internetowej, tak aby i pracownicy, i pracodawcy mieli łatwy dostęp do tej sfery prawa pracy,
bo tu chciałbym pochwalić oczywiście na pewno informacje dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy. Tego typu informacje są dostępne w dużym zakresie, ale jeżeli dziś, choćby w czasie dzisiejszego forum diagnozujemy i tak przedstawiciele nauki, jak i członkowie rad pracowników, parlamentarzyści, ogromne niedomogi, jeśli chodzi o mentalność, o znajomość praw pracowniczych i ich roli w gospodarce. Być może zwiększenie nacisku na tego typu informacje bądź kampanie społeczne ze strony Głównego Inspektoratu Pracy pozwoliłyby zaoszczędzić z kolei działań kontrolnych, nadzorczych, czy już nie wiem, co, jakichś sankcjach karnych. Także pytanie o to, czy można liczyć na zwiększenie aktywności w tej sferze. Dziękuję. Proszę Państwa, na chwilę obecną powiem tak, na pewno w tym roku nie, z uwagi na to, że jest zatwierdzone określone kwestie związane z kosztami, z finansami publicznymi, więc na pewno w tym roku nie. Natomiast wytłumaczę się, dlaczego do tej pory jakieś takie większe akcje w tym zakresie nie prowadziliśmy. No między innymi dlatego, że z rozpoznania, nazwijmy to bojem, o tych dwóch latach 2017-2018, o których mówiłem, nie była to, znaczy ranga tych naruszeń, bo nie wskazywała na takie zapotrzebowanie. Co więcej, no nie do końca jest tak, że my sami określamy wszystkie obszary naszej aktywności jako inspekcja. Tak jak widziałem, plan działania zatwierdza Rada Ochrony Pracy, Komisja Kontroli Państwowej i w tym zakresie opiniuje. W tym zakresie, proszę Państwa, no realizujemy częściowo zadania zlecane również i ustalone na wyższych szczeblach. Do tej pory temat rad pracowniczych, który szczególnie te lata 2018-2019, gdzie były skargi, nie wskazywał, że jest taka potrzeba. Rozważę to i w znaczeniu takim, że my przedyskutujemy oczywiście nasze możliwości na następny rok 2022 w zakresie opracowania materiałów, tylko nie jest stuprocentowo, znaczy nie daje gwarancji sukcesu same przygotowanie materiałów, bo musi być zrobiony określony program oparty o, powiedzmy sobie, no, dodatkowe działania prewencyjne, przy okazji którego wykorzystywane będą te materiały i trzeba byłoby przeanalizować, w jakiej formule, w jakim kierunku pójść. Rozumiem, że jest takie oczekiwanie, zapotrzebowanie Państwo zgłaszacie, więc myślę, że po analizie tego tematu możliwe będzie takie zadziałanie, tylko na 100% w tej chwili nie powiem, bo nie jestem w stanie odnieść się do strefy finansów publicznych. Pewne działania mamy już zaplanowane na rok 2022. Natomiast nie jestem przekonany też w 100%, na ile ta formuła samej broszury czy wydawnictwa byłaby wystarczająca, bo zwykle, proszę Państwa, są to krótkie informacje z podstawowymi danymi. Natomiast wydaje mi się, że w zakresie propagowania rad pracowniczych na ten moment najważniejsze jest jednak zmiana legislacyjna, ponieważ tak naprawdę ona by w dużej mierze mogła uruchomić taką instytucję, jakąś radę pracowników, w taki skuteczny sposób. Wtedy wsparcie działaniami prewencyjnymi wydaje mi się, że miałoby większy sens, bo w tej chwili poruszamy się na akcie prawnym, który już ileś czasu funkcjonuje i tak jak rozmawialiśmy, zresztą potwierdzali to również przedstawiciele doktryny z ich badań, bo to nie tylko kontrola, ale również świat nauki potwierdza, że nie jest to rozwiązanie doskonałe. Wymaga pewnych nowych podejść, tym bardziej, że trzeba uwzględnić pewien okres czasu, który minął od kiedy ustawa weszła i weszły nowe sytuacje, chociażby nawet praca zdalna czy COVID, który pojawił się w pytaniach. Natomiast na pewno rozważymy, ja będę rozmawiał z dyrektorem Departamentu Prewencji i Promocji w zakresie możliwości przewidzenia jakichś zadań, więc zobaczymy. Jeżeli się okaże, że damy radę ten wątek ogarnąć jakąś akcją, która by przyniosła skutek wymierny, to na pewno to spróbujemy zrobić, ale w roku 2022. Dziękuję za pytanie i odpowiedź. Teraz kolejne pytanie również do pana inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy. Z racji, że normatywne rozwiązania, nawet utworzone w dobrym celu, potrafią wiele razy być omijane lub zniekształcane na niekorzyść odbiorców, pragnę dowiedzieć się, na ile szkolenia z prawa pracy oraz pokrewnych tematów, jak ustawa o informowaniu
informowaniu i prowadzeniu konsultacji z pracownikami mogłyby stać się obligatoryjne dla kadry zarządzającej, przykładowo jak szkolenia BHP dla każdego nowo zatrudnionego pracownika? Szczerze, chyba nie odpowiem na to pytanie, proszę Państwa, ponieważ no, jest tak, że Inspekcja Pracy nie jest organem, który dysponuje inicjatywą ustawodawczą. Owszem, opiniujemy akty prawne, które na etapie legislacji przychodzą, a dotyczą wątków prawa pracy BHP. Natomiast to już mówimy o sytuacji, kiedy nastąpiła inicjatywa. Ciężko mi jest oceniać, jak regulacja odniesie wpływ, bo do tego są inne kompetentne organy. Na chwilę obecną, jeżeli patrzymy na szkolenie BHP, jako inspektor pracy jestem zainteresowany, aby w wyniku jego działań nastąpiło zabezpieczenie, a przynajmniej wdrożenie wiedzy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, tej stricte rozumianej w konkretnym kierunku, czy danej grupy zawodowej, czy danego stanowiska pracy, w zależności o jakim szkoleniu mówimy. W związku z czym powiem tak, nie jestem przekonany, czy warto rozszerzać obszar szkoleń BHP dla pracowników, czy dla innych osób zarządzających. Natomiast czy dla grupy pracodawców, ciężko mi jest to ocenić. Nie odpowiem Państwu na to pytanie, przepraszam bardzo, ale ono... Może inaczej, jeżeli będzie taka regulacja, to będziemy ją sprawdzali, bo sprawdzamy oczywiście pod kątem, czy w programie szkoleń są objęte określone obszary tematyczne, czy zostały zrobione szkolenia przez podmioty kompetentne, posiadające do tego stosowne kwalifikacje. I jeżeli w obligatoryjnym obszarze szkolenia, które dotyczy pracodawców, czy osób zarządzających, będzie ujęty taki program, to oczywiście będziemy to analizowali. Natomiast czy to będzie miało wpływ wymierny na regulację, szczerze mówiąc mam wątpliwość, chociażby w tym zakresie, że proszę Państwa nie stwierdziliśmy jako Inspekcja Pracy nieprawidłowości w obszarze utrudniania powstania rad pracowniczych. Również skargi w tygodniu obszaru nie dotyczyły. W związku z czym to, co by mogło być istotne dla tego obszaru, to nie. No, rozumiem, że chodzi o dokształcenie pracodawców, ale w wielu przypadkach to od pracowników zależy, czy ta rada pracowników powstanie. I jeżeli byśmy nawet mówili o kierunku dokształcania, to chyba by trzeba było na wszystkich takie oddziaływania odnosić, nie wyznaczać tutaj tylko i wyłącznie grupy pracodawców czy osób zarządzających, ale dalej nie jestem przekonany, czy miejscem właściwym dla tego działania są szkolenia BHP. Dziękuję bardzo. Czy kolejne pytanie, tym razem z sali? Proszę. Rafał Arndt, Rada Pracowników w firmie Amadeus Polska. Ja mam pytanie do pani Róży Bartoszek. Jako podmiot zależny, czyli mając centralę w Norwegii, czy występują albo wystąpiły Państwa sytuacje takie, że zmiana struktury bądź organizacji pracy w przedsiębiorstwie tutaj w Polsce przychodziła jakby z centrali bezpośrednio i na miejscu Państwo tak naprawdę nie mieliście możliwości ani czasu, żeby jako Rada Pracowników po prostu konsultować te zmiany, czyli było to kaskadowane bezpośrednio z grupy. Jeżeli były takie sytuacje, to jak sobie Państwo radziliście z nimi jako Rada Pracowników? Dziękuję bardzo za to pytanie. Przyznam szczerze, że podczas tej kadencji, którą teraz mamy, jedyną największą zmianą, jaką mieliśmy okazję doświadczyć, to tylko zmiana firmy, znaczy zmiana nazwy firmy, przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o takie zmiany strukturalne, to za mojej kadencji takowych zmian nie było. Tak jak pan wspomniał, jesteśmy firmą norweską i często różne decyzje są podejmowane na poziomie grupy w Oslo i na niektóre decyzje nie mamy wpływu. Natomiast jeżeli one mają realne, miałyby realne przełożenie na przykład, nie wiem, zatrudnienie, ilość zatrudnienia naszych pracowników, to na pewno byłyby one konsultowane w relacji zarząd Rada Pracowników. Natomiast zmiany takie kosmetyczne w stylu, nie wiem, łączenie jakichś zespołów czy poszczególnych sekcji, no to są już decyzje, które jakby zapadają na poziomie naszej spółki w Norwegii i my tutaj jakby nie mamy na nie większego wpływu.
Ale no, tak jak mówię, jeżeli one się nie wiążą z, nie wiem, redukcją zatrudnienia, no to myślę, że tutaj Rada Pracowników nawet nie ma potrzeby, żeby ingerowała w tego typu decyzje. Ważną sprawą, którą należy też chyba tutaj podnieść w tym temacie, jest to, że nasza firma, jako że jest firmą międzynarodową, my aktualnie działamy w ponad 100 krajach na świecie i w dużej mierze, jakby chyba w większości krajów w Europie, mamy coś takiego jak Europejska Rada Pracowników, czyli ze wszystkich spółek, które są w Europie, mamy wybieranych przedstawicieli i oni działają na bardzo podobnej zasadzie jak nasze tutaj lokalne rady pracowników w polskich spółkach, czyli spotykają się, omawiają bieżące tematy i właśnie tego typu również jakby rzeczy jak zmiana struktury firmy, łączenia jakichś działów, przejęcia innych firm, etc. Czyli jakby nie tylko działamy tutaj na naszym rynku lokalnym, natomiast mamy też coś takiego jak Europejska Rada Pracowników i wtedy przedstawiciele również z Norwegii, z grupy są na tych spotkaniach i omawiają z pracownikami z całej Europy wszystkie decyzje, które zostaną podjęte lub zmiany, które będą wdrożone. Więc tak to wygląda na chwilę obecną. Dziękuję za pytanie, dziękuję za odpowiedź. Proszę. Dzień dobry, Darek Leszczyński, L'Oreal Polska. Mam pytanie do pani Róży i do pana Mariusza. Bo nie odnotowałem, czy u państwa działają aktywnie związki zawodowe? Jeżeli tak, to w jakiej ilości? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie do pani Róży, jeżeli chodzi o Europejskie Rady Zakładowe. Czy wy też macie swojego reprezentanta w Europejskiej Radzie Zakładowej? Dziękuję. To może ja zacznę, bo dostałam dwa pytania. A więc tak, jeśli chodzi o naszą polską spółkę tutaj w Gdyni, to nie mamy związków zawodowych, nie zostały one nigdy założone. Ten temat gdzieś tam się na przestrzeni lat zawsze przewijał, natomiast jakby no, związki zawodowe to jest instytucja, która jakby wymaga inicjatywy samych pracowników. Nigdy jeszcze nikt się nie zdobył na odwagę, żeby te związki u nas założyć. My jako Rada Pracowników jakoś niespecjalnie zachęcamy pracowników do tego. No, my jesteśmy Radą Pracowników, nie jesteśmy od tego, żeby zachęcać innych do założenia związków zawodowych. To jakby nie leży w naszej gestii. Natomiast odpowiadając krótko, nie mamy związków zawodowych na chwilę obecną. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie o przedstawicieli naszej spółki z Polski w Europejskiej Radzie Pracowników, to tak, mamy. Od nas są dwie osoby, które są członkami Europejskiej Rady Pracowników, plus dwie osoby, które są ich zastępcami, czyli w razie jakby niemożności uczestniczenia tych głównych członków, zawsze ktoś od nas jest. I nie zdarzyła się sytuacja, żeby kiedy jakkolwiek nie został wybrany reprezentant Polski do Europejskiej Rady Pracowników. Bardzo nam na tym zależy, żeby zawsze mieć kogoś, jakby wystawioną naszą polską kandydaturę, ponieważ jesteśmy bardzo dużym biurem. Aktualnie zatrudniamy ponad 700 osób na około 12 tysięcy w firmie, jakby w całej grupie DNV, więc no ten nasz polski głos tutaj i polski wątek jest bardzo, bardzo istotny i chcemy być słyszani i widziani na forum zarówno europejskim, jak i światowym w naszej firmie. A w mBanku nie ma związku zawodowego i nigdy nie było. No i właśnie tutaj zabrzmiało to grobowo. Dlatego chciałbym dokończyć moje pytanie. Proszę, proszę. Bo wtedy teraz świetne praktyki są, bo jesteście państwo traktowani jako semizwiązki, bo pracodawca z wami rozmawia o urlopach, a rozmawia o funduszu socjalnym i innym. To też jest dla nas też sygnał, że jest konieczna zmiana, co mówił pan profesor, że musimy dokonać zmian takich organizacyjnych, już przyszłościowych, żeby część tych kompetencji związków zawodowych było przelane na Rady Pracowników. Bo takie przykłady tutaj to są wyjątki. Po raz pierwszy przy 15-leciu współpracy z Radą Pracowników i w ogóle jako założyciel, po raz pierwszy widzę, że tak dobre relacje macie państwo i wielki szacunek. Dlatego to skłania mnie do tego, że warto popracować to wspólnie, tylko to, co mówił pan senator, zbyt mało nas jest, żeby ta inicjatywa oddolna wyszła do parlamentarzystów. Jak już, to stworzyć
jakieś lobby z członków Rady Pracowników, których by naprawdę nam zależało. Bo jeżeli każdy z nas pójdzie do swojego parlamentarzysty i będzie mówił o Radzie Pracowników, on tak naprawdę nie wie, co to jest Rada Pracowników. A już nie wspomnę, jak mu zaczniemy opowiadać, że artykuł 13, wie pan, bo chcielibyśmy to zmienić, to on otworzy oczy, ale o czym pan do mnie mówi, prawda? Dlatego tutaj z takimi osobami jak pan Mariusz czy pani Róża, stworzenie takiego lobby i pracowanie tutaj z państwem, to jest jedyne rozwiązanie, żeby uratować to uzwiązkowienie. Mówię o takim partycypacji szeroko pojętej, bo sama partycypacja, pozostawienie sobie Rady Pracowników samej sobie, to my zginiemy. Tak jak było nas 3000, teraz mamy tam 700 grup, to za 3 lata niestety będzie nas 300. Czy jeszcze mniej. Tak więc takich przedsiębiorstw, jak tutaj u pani Róży czy Mariusza, będziemy liczyli na palcach jednej ręki, gdzie partycypacja, co pan profesor powiedział, jest istotą w naszej rzeczywistości i przy zmienianiu się całej w ogóle struktury organizacyjnej i w ogóle teraz podejścia do samego formy pracy, bo dzisiaj mamy pracę zdalną, pracujemy, Rada Pracownika wystąpiła z inicjatywą o dopisanie do jakiegoś tam dokumentu, czy nawet uzupełnienia ustawy o pracy zdalnej. I czym to się skończyło? Totalną porażką, prawda? Bo nikt nie wie, co to jest Rada Pracowników. Bardzo dziękuję i życzę sukcesów i gratuluję tego zaangażowania. Dziękuję. Dziękuję za pytanie i głos. Proszę bardzo. Miałbym jeszcze jedno pytanie do pani, tym razem do pani Róży Bartoszek i jedna uwaga jeszcze może ad vocem dotycząca uprawnień Rady. Chciałbym zapytać, bo mamy taką ciekawą sytuację. W momencie, w którym w spółce istnieje Rada Pracowników, a jednocześnie w całym holdingu działa Europejska Rada Zakładowa, czy dzięki temu państwo w polu krajowym nie mają problemów z interpretacją artykułu 13 ustawy i czy na przykład dzięki istnieniu Europejskiej Rady Zakładowej zarząd traktuje zakres artykułu 13 analogicznie do jego brzmienia właśnie skonkretyzowanego brzmienia w ustawie o europejskich radach? Bo byłoby to istotne ułatwienie. Jestem bardzo ciekaw tej praktyki. Ja może na początku nadmienię, że na chwilę obecną tak jakby na szczęście sytuacja wygląda tak, że mamy naprawdę całkiem niezłą relację Rada Pracowników Zarząd i często, gęsto nie musimy się posiłkować tym artykułem 13. Jakby zarząd rozumie to, że Rada Pracowników ma prawo do informacji i dzieli się z nami tymi informacjami, oczywiście w zakresie, w jakim może. Natomiast wartością dodaną jest to, że jeśli chodzi o Europejską Radę Pracowników, to członkami tej Rady Pracowników są również członkowie naszej lokalnej tutaj polskiej Rady Pracowników. Więc tak naprawdę nie mamy z tym problemu. Jest czasami sytuacja, że pracodawca zasłania się klauzulą poufności. Jest to oczywiście zrozumiałe, natomiast raczej nie musimy się posiłkować artykułem 13 i żądać i wymagać od naszego pracodawcy informacji. Jakby jest on świadomy tego, że Rada Pracowników ma do tego prawo do informacji i do konsultacji. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o naszą sytuację aktualną. Bardzo dziękuję. I jeśli można jeszcze krótki komentarz, pytanie, bo głośno zastanawiam się, jeśli chodzi o tę sugestię poszerzenia uprawnień Rady Pracowników, która mogłaby po nowelizacji ustawy w firmach nieuzwiązkowionych przenieść na Rady część uprawnień związków zawodowych. Zastanawiam się, czy w Polsce, w kraju, w którym procent uzwiązkowienia jest znacząco poniżej unijnej średniej, czy warto takie rozwiązanie promować, bo oczywiście doraźnie ono poprawia sytuację pracowników w firmach, których nie ma związków i poszerzenie, a dzisiaj praktykowanie, choć oczywiście tak no, na zasadzie dżentelmeńskiej umowy, bo nie ma tego, nie jest to oparte w ustawie, o uprawnienie rady o kwestie socjalne chociażby, czy nie niesie pewnego ryzyka, że tak poszerzone rady pracowników
usuną w cień rolę związków, ale nie są w stanie ich zastąpić, bo no, trudno sobie wyobrazić sytuację, w której legislacyjnie rady będą mogły po zmianach w ustawie, nie wiem, reprezentować pracowników w sprawach indywidualnych na przykład, albo zawierać układy zbiorowe. I pytanie, czy nie dostrzegalibyśmy w takiej sytuacji pewnego niebezpieczeństwa, że troszkę wylejemy dziecko z kąpielą i w ten sposób być może zahamujemy rozwijanie się związków zawodowych, które po prostu no, są niezastąpione w wielu różnych sferach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Znaczy ja myślę, że dobrą praktyką, którą my stosujemy u siebie, jest przede wszystkim to, że członkowie naszej Polskiej Rady Pracowniczej są również członkami wszystkich pozostałych komisji, Komisji Socjalnej, Komisji BHP, więc jakby staramy się, żeby przynajmniej jeden z członków Rady Pracowników był obecny w życiu poszczególnych komisji i wiedział, co się dzieje. Na plus jest również sytuacja taka, że mamy podpisane porozumienie z pracodawcą i tak naprawdę takie porozumienie może dać nam o wiele szersze kompetencje, niż wynikają one z ustawy. No i to też zależy wszystko od tego, jakie są w danym momencie relacje na linii Rada Pracowników Zarząd, tak? Czy te relacje są na tyle pozytywne, żeby do takiego porozumienia, do podpisania takiego porozumienia mogło dojść, czy też jesteśmy gdzieś tam w jakimś konflikcie i niestety na takie porozumienie zarząd nie wyrazi w danej firmie zgody. No my staramy się, żeby te relacje były między nami jakby poprawne i oczywiście zależy nam na tym, żeby mieć jak największe uprawnienia. Nie chcemy wchodzić w kompetencje do końca związków zawodowych, bo na tym też nam nie zależy. Natomiast z tej praktyki, którą obecnie mamy od tych kilku lat w firmie, widzimy, że tak naprawdę dzięki rozmowie udaje nam się dojść bardzo często, jakby w większości przypadków, do porozumienia, z którego obie strony wychodzą mówiąc kolokwialnie, zadowolone, tak? Czyli ta rozmowa, ten dialog, przede wszystkim dbanie o to, aby te relacje były jak najlepsze. No i co jest bardzo ważne, podpisanie tego porozumienia, no bo jakby ono daje dużo większe możliwości niż Radzie Pracowników, niż w sytuacji, kiedy takiego porozumienia nie mamy. Dziękuję. Tutaj też może to pytanie, panie profesorze Wyratny, może pan chciałby jakoś ustosunkować do tego komentarza? Tak, jeśli chodzi o to rozszerzenie uprawnień rad pracowników na niektóre uprawnienia związkowe w zakładach nieuzwiązkowionych. I ja sobie wyobrażam to w ten sposób. Chodzi o zakłady bądź całkowicie nieuzwiązkowione, bądź w nikłym stopniu śladowym uzwiązkowione. I wtedy takim radom pracowników można by przyznać pewne uprawnienia związkowe, ale pewne, nie wszystkie. Z wyłączeniem tego, co jest esencją uprawnień związkowych, mianowicie zawieranie układów zbiorowych pracy i prawo do strajku, czy szerzej prowadzenia sporów zbiorowych. To byłoby zastrzeżone dla związków. Jeżeli związków nie ma, to w takim zakładzie nie można prowadzić sporu zbiorowego według obecnych przepisów, ani zawrzeć układu zbiorowego pracy. No oczywiście może być układ ponadzakładowy, albo może być jakieś też rozwiązanie awaryjne co do sposobu prowadzenia sporu. To, co myśmy proponowali w projekcie Kodeksu Pracy z 2006 roku, żeby to był taki komitet powołany ad hoc, a to tak na marginesie mówię. To rozwiązanie polegające na włączeniu pewnych uprawnień związkowych ma w moim mniemaniu taki charakter pewnej protezy. To znaczy, jeżeli powstanie związek zawodowy w danym zakładzie pracy, zakładowa organizacja związkowa, to ona przejmie te uprawnienia.
a więc związek zawodowy miałby zawsze pierwszeństwo do odzyskania tych swoich uprawnień, ale tymczasowo w zastępstwie mogłaby to pełnić i inna instytucja, właśnie Rada Pracowników, co ma taką korzyść, że to zachęciłoby pracowników do tworzenia rad pracowników i zachęciłoby ich także do partycypacji. Bo oni, upominając się o pewne żywotne uprawnienia związkowe, typu konsultowania regulaminu pracy, czy ewentualnie regulaminu premiowania, ale nie układu zbiorowego pracy, udziału w zwolnieniach grupowych, czy wszędzie w tych przypadkach, w których w kodeksie pracy jest mowa o powoływaniu jakiejś reprezentacji pracowniczej niedookreślonych, jak się mówi, pracownicy wybrani w trybie przyjętym w danym zakładzie pracy, czyli reprezentacja ad hoc. No i toczy się dyskusja, czy Rada Pracowników mogłaby pełnić te uprawnienia, mogłaby wykonywać te uprawnienia, które są zarezerwowane dla pracowników wyłonionych czy wybranych w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy. Są różne stanowiska i wtedy można by, gdyby Rada Pracowników mogła wykonywać uprawnienia związkowe, wtedy można przyjąć, że wszędzie tam, gdzie jest mowa o tych uprawnieniach pracowników ad hoc, to by poszło pod tą Radę Pracowników. To są te uprawnienia ad hoc, one częściowo są przypisane związkom zawodowym, czyli wyłącznie związkom zawodowym, a częściowo są przypisane związkom zawodowym, a w razie ich braku to właśnie ci przedstawiciele włonieni w trybie przyjętym w zakładzie pracy. Więc wszystko to można zgarnąć pod Radę Pracowników, przecinając tę dyskusję, czy ona może się tym zajmować, czy nie. I to byłby taki bodziec, bo to był taki stymulator rozstrzygnięć legislacyjnych, bo jeżeli to przyznałoby się Radom Pracownikom te uprawnienia, no to byłoby łatwiej o rozwiązania legislacyjne i byłoby zaangażowanie pracowników w powoływanie tych rad pracowników, a przez to zyskałoby się ich również poparcie dla partycypacji. A jeżeli dostaną to, co od związków zawodowych mogliby dostać, przy okazji zobaczą, że są pewne wartości związane z partycypacją, z uzyskiwaniem informacji, konsultacją pracowniczą, niekoniecznie związaną tylko z trybem pozyskiwania tych informacji, konsultacji przez związki zawodowe. Dziękuję. Dziękuję za pytanie i odpowiedź. Czy ktoś ma kolejne pytanie? Proszę. Dzień dobry, Andrzej Drymba, Rada Pracowników Nikon Electric Bielawa. Panie prezesie, panie senatorze, akurat jesteśmy z tej grupy, gdzie jesteśmy uzwiązkowieni i to związki powołały Rady Pracowników. I chciałbym właśnie wykazać, że bardzo dobrze funkcjonujemy. Jako związki jesteśmy zgrani oczywiście i powołaliśmy kiedyś za pierwszym razem Radę Pracowników. Do tej pory ta Rada Pracowników funkcjonuje oczywiście już w kolejnej kadencji. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że my na dole jako związki, oczywiście wszystkie organizacje się dogadujemy, nie bacząc na to, co mówią nasze centrale. My po prostu mamy wspólne zdanie. My działamy tylko w jednym określonym celu dla dobra pracownika. Chciałbym w tym przypadku jeszcze dodatkowo, postuluję nawet tutaj, żeby dla Rady Pracowników ułatwić sposób wyborów po to, żeby w wielu zakładach podobnie powstawały albo związki, no bo związki to już troszeczkę indywidualnie, lub te Rady Pracowników, czyli na zasadzie takiej, że nie musiałoby tak, że zbiera się 10% załogi i po prostu musiałoby tam gdzieś występować do zarządu, bo zarząd najczęściej nie jest zainteresowany ze swojej strony przeprowadzaniem jakichś wyborów, bo po prostu nie ma na to środków i może się z tego wymigać. Żeby te wybory mógł po prostu, czy w jakiś łatwy sposób przeprowadzić
już propozycja dwóch, trzech, pięciu osób w zakładzie po to, żeby stworzyć tą Radę Pracowników, niech funkcjonuje. Dajemy to uprawnienia już tym ludziom, a jeżeli ci ludzie już potworzą tą Radę Pracowników, oni na pewno będą się już nakręcać dalej i działać w dobrej mierze dla wszystkich pracowników. Zachęcam, abyśmy mogli to prawo tworzenia rad pracowników o wiele łatwiej uprościć. Może nawet na zasadzie też, między innymi tak jak kiedyś, między innymi związki powoływały radę, jeżeli pracownicy nie wystąpili, lub po prostu w łatwiejszy sposób doprowadzić do powoływania rady pracowników w tej czy kolejnej kadencji. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze. Panie Marku, proszę teraz pan. Witam serdecznie pana senatora i wszystkich zebranych. Reprezentuję firmę Stora-Enso Poland, która ma główną siedzibę w Ostrołęce. Jest to koncern ogólnoeuropejski z siedzibą korporacji w Finlandii i Szwecji. Oczywiście mamy Europejską Radę Pracowników, jestem jej członkiem. Mamy Radę Pracowników naszego zakładu, której minęła kadencja już 2 lata temu, ale pracodawca nam przygotowuje teraz system głosowania zdalnego, czyli wkrótce powinny się odbyć wybory. Jestem przewodniczącym jednego z dwóch związków zawodowych działających w tej firmie i moje zdanie jest nieco inne od poprzedników. Ja uważam, że pójście w stronę przekazywania uprawnień związków zawodowych radom pracowniczym nie jest dobrym pomysłem. Według mnie to rady pracowników powinny przy takim zapotrzebowaniu załogi stać się impulsem do tworzenia związków zawodowych. Jeśli już pracodawca, bo musi to zgodnie z przepisami prawa, przeprowadzi wybory do rady i jakby własnym sumptem, wtedy członkowie rady, czy osoby, czy inni pracownicy, jakby rada może stanowić zarzewie związku zawodowego, bo już coś jest w zakładzie, co reprezentuje za pracowników. I powinno to iść w tym kierunku, że po prostu formalnie powstaje związek zawodowy, oczywiście, gdy jest takie zapotrzebowanie załogi. U nas sytuacja była inna, związki zawodowe istnieją od dawna, także tutaj mówię, ale takie jest moje zdanie, że nie zabierajmy albo pomyślmy o dodatkowych uprawnieniach dla Rady Pracowników, a nie o jakby wyręczaniu związków zawodowych. I związki pozostaną związkami, bo rzeczywiście, jak tu jeden z poprzedników powiedział, popularność związków jest w Polsce symboliczna i też trudno zachęcić pracowników do przynależności. I jeszcze jedna sprawa, sprawy tego artykułu 13, jeśli się nie mylę. U nas jest taka praktyka, jak tu u pani Róży, że decyzje w większości zapadają wysoko na wyższych szczeblach korporacji i formalnie to odbywa się tak. O 8 jest spotkanie pracodawcy z Radą Pracowników i związkami zawodowymi. Nigdy związki nie są pomijane w tych sprawach, gdy są zmiany organizacyjne. Jest informacja i po prostu ta informacja jest o 8.15 wdrożona w życie. Czyli nie ma czasu na konsultacje, na wyrażenie opinii, tylko jest utrzymana zasada, że pierwsza dowiaduje się Rada Pracowników. I to po prostu tylko tyle pracodawca przestrzega, tyle wykonuje. Jeszcze jedną różnicę widzę, że Rada Europejska jest znacznie lepiej traktowana przez władze korporacji niż ta Rada Pracowników w Polsce przez władze naszej firmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Marku za ten głos. To rodzi mi się takie pytanie, zresztą to jest dość powszechna praktyka w Polsce, ale to zapytam, jak już mamy na sali zastępcę głównego inspektora pracy. Czy ten przypadek, o którym mówił pan Marek, czyli że nie ma czasu na konsultacje, jest przykładem do zgłoszenia do PIP-u i wyciągnięcia jakichś konsekwencji wobec pracodawcy? Nie ujawniliśmy tego typu sytuacji w toku czynności kontrolnych, ale o ile w tej chwili... Ja przepraszam pana, bo troszkę są zakłócenia w dźwięku. Jeżeli pan zwraca się tak bardzo bezpośrednio do komputera, to jest okej, a jak pan skręca głowę, to już jest wyzwanie. Okej, rozumiem. Technika jak zwykle mnie pokonała. Proszę państwa, takich stanów faktycznych nie ujawnialiśmy w toku czynności kontrolnych. Tym niemniej ustawa, o ile dobrze pamięć mnie nie myli, nie określa terminu. Ma być konsultacja zrobiona, natomiast
terminów tam, z tego co pamiętam, nie ma, więc nie bylibyśmy w stanie działać wprost środkami prawnymi. Mhm. Czyli na przykład w takim przypadku, a raczej dla takich przypadków... Na pewno jest to nieprawidłowe. Jeżeli ma być prawidłowo prowadzony dialog społeczny, strony powinny wszystkie mieć możliwość wypowiedzenia się. Natomiast jeżeli... To jest jakby jedno. Druga kwestia, czy inspekcja pracy mogłaby pomóc, a żeby była skuteczna pomoc, to musimy mieć podstawę do podania środka prawnego. Na chwilę obecną no raczej odpowiedź jest taka, że nie za bardzo. Czyli w tym zakresie rozumiem też ustawa wymaga zmiany. Ale tak jak mówię, no to jakie są przypadki, których no nie ujawnialiśmy, a na pewno gdyby inspektorzy pracy mieli zgłoszone, przecież rozmawiali z członkami rad pracowników w zakładach, w których przeprowadzone były czynności kontrolne, ten temat, mielibyśmy go uchwyconego. Także są to jakieś sytuacje, mam nadzieję, skrajne, sporadyczne i nie mające charakteru globalnego, jeżeli chodzi o nasz państwo. Natomiast nie znaczy, że jest to tak 100% diagnoza, ponieważ w tym zakresie nie mogę potwierdzić tego, dlatego że nie ma na to podstawy prawnej, żeby wydać środki prawne. Ja tylko jeżeli jeszcze mogę, to bo czytałem sobie na bieżąco tutaj czat, który się jednocześnie dzieje. Ja potwierdzam, oczywiście pracownik nie jest zobowiązany, nie powinien być zobowiązany w żaden sposób do udzielenia informacji jako obligatoryjnej, że podlegał szczepieniu czy wykonał szczepienie. Natomiast jeżeli dobrowolnie taką informację przekaże pracodawcy, to zgodne z przepisami. Natomiast nie może być zobowiązany do udzielenia takiej informacji pod jakąkolwiek groźbą dla stosunku pracy. Dziękuję. Dziękuję za ten głos. Ja tylko taki komentarz krótki, bo spotykamy się z radami pracowników przez te kilkanaście lat. Robimy dla nich, przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń, może kilkanaście tysięcy ludzi wzięło w nich udział. I zapewniam Państwa, że kwestie związane z brakiem konsultacji i z krótkimi terminami albo brakiem w ogóle jakichś terminów, to nie jest nic marginalnego, ale to jest po prostu nagminna praktyka. I wyzwanie polega na tym, że się ludzie najzwyczajniej w świecie boją zgłaszać tego typu sytuacji do Państwowej Inspekcji Pracy. Więc jeżeli już rozmawiamy o tej sytuacji i mamy taką możliwość, to ja też do Państwa bardzo apeluję, żeby korzystać z tej linii Państwowej Inspekcji Pracy pozwalającej na przyjmowanie zgłoszeń tego typu. Ale no, nie ukrywam, że mocniej burzy mi się krew w żyłach, jak zarówno w tym początkowej wypowiedzi pana zastępcy Państwowej Inspekcji Pracy, inspektora, słuchałem, że zgłoszeń w takiej czy innej kwestii było mało, bo my po prostu jesteśmy zarzucani tymi zgłoszeniami, tylko że one niestety właśnie wyglądają w taki sposób, że słyszymy je na tych spotkaniach, szkoleniach dla rad, a członkowie rad się po prostu boją po prostu zgłaszać. I na pewno gdyby przeprowadzić to w jakiejś innej formie, jakiejś, no nie wiem jakiej, tak, ale umożliwić jakąś bardzo mocną anonimowość tych zgłoszeń, to myślę, że na pewno nie byłoby ich po prostu tak mało, jak dzisiaj notuje Państwowa Inspekcja Pracy. To były dwie podniesione ręce, proszę i proszę. Odnosząc się właśnie do tego wątku, rozumiem, że, znaczy tak zrozumiałem, może były problemy z dźwiękiem. Pan inspektor stwierdził, że w przypadku braku konsultacji Inspekcji Pracy brak podstaw prawnych do reagowania,
Czy dobrze zrozumiałem? Bo oczywiście to jest naruszenie wymienione w artykule 19 ustęp 1 punkt 4. Nie w przypadku braku konsultacji, tylko odnosiłem się do krótkiego terminu, jaki miała Rada, członkowie Rady na konsultacje, bo taki był, oczywiście samo nieprzeprowadzenie konsultacji w warunkach, których ustawa wymaga, daje podstawę pełną do działania. To jest stuprocentowe, natomiast no, termin już na przeprowadzenie tej konsultacji, jeżeli no to już gorzej jest ten temat. No. Tak, oczywiście, tam jest to, nie jest to wyrażone terminem, tylko możliwością działania pracodawcy. Do terminu się odnosi. Tak, tak. Oczywiście, to jest jedno, jeszcze jedną rzecz, bym tylko się odniósł do poprzedniej wypowiedzi. Proszę Państwa, ustawa Państwowej Inspekcji Pracy i Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy określająca zasady rozpatrywania skarg przez naszych pracowników gwarantuje pełną anonimowość w zakresie faktu złożenia skargi, nie tylko kto złożył skargę. No oczywiście czasami, ale mówimy tutaj o dużych zakładach, więc tutaj fakt utajnienia tejże informacji, że jest skarga, jest możliwy. Więc tak do końca nie obawiałbym się kwestii związanych z składaniem skarg. Natomiast odnieść się mogę do danych liczbowych, którymi dysponujemy. Ja je Państwu przedstawiłem. No, gdyby było też tak do końca, że pracownicy się boją i by to sygnalizowali członkowie Rady, zakładam, że nasi pracownicy ten wątek w sprawozdaniu by też ujęli, bo byśmy mieli go ujawniony. Natomiast biorę pod uwagę, że te dane nie odzwierciedlają w 100% problemów, które Państwo sygnalizujecie. To nie jest tak, że nie uwzględniamy w naszych analizach tego wątku, o którym Pan powiedział, poprzednik. Natomiast no, odnieść się mogę, proszę Państwa, tylko do tych spraw, które mam zarejestrowane, dlatego nie jestem w stanie zweryfikować. Pytanie, co zrobić więcej? Myślę, że znowu mówimy o zmianie ustawy, żeby zagwarantować członkom Rady Pracowniczej być może większą ochronę w związku z jakimś takim działaniem odwetowym ze strony pracodawcy, tylko no, założenia zasadnicze, tak jak już tutaj padło w jednym z wypowiedzi, nie pamiętam, który z panów profesorów o tym mówił, nie zanotowałem tego, ale no, założenia troszkę są inne w przypadku związków zawodowych, troszkę inne w przypadku rad pracowniczych, inne były założenia przy tworzeniu tych dwóch aktów prawnych. Natomiast jeżeli takie obawy są, to być może na etapie legislacji należałoby pomyśleć wzmocnieniu takiej ochrony. Czy można dwa słowa? Tak, tak. Tylko ja jeszcze taka uwaga techniczna, panie inspektorze, jakby pan troszkę bliżej się przysunął do ekranu, bo naprawdę ten głos jest tutaj słabo słyszalny. Dobrze, to proszę jeszcze i później tam. Właśnie poruszył pan inspektor bardzo istotny problem rad pracowników, to znaczy ochrony zatrudnienia. Ponieważ pomimo różnic kompetencji między innymi formami partycypacji pracowniczej czy form organizowania się pracowników, rady pracowników w naszej obecnej ustawie oczywiście dysponują niestety słabszą ochroną niż wszystkie formy organizacji pracowniczych. Czy to będzie Społeczny Inspektorat Pracy, czy właśnie członkowie komisji zakładowych, już o europejskich radach zakładowych nie wspominając. Z niewiadomych przyczyn ustawodawca ustalił tę ochronę bez karencji jednego roku po ustaniu kadencji. I zwłaszcza im bliżej końca kadencji, tym oczywiście jest to efekt, wywołuje to efekt, może wywoływać efekt mrożący. Także korzystając z okazji, myślę, że także mówiąc o delegacjach ad hoc, które taką ochroną przecież nie dysponują i mają charakter wyłącznie doraźny, to chciałbym zaakcentować potrzebę realizacji i konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i dyrektywy unijnej, która gwarantuje przedstawicielom pracowników równą ochronę zatrudnienia. To jest po prostu konieczny warunek niezależności, autonomii i także pewnej odwagi w dialogu z pracodawcą. Dziękuję. Czy ja bym mogła komentarz jeszcze jeden dać? Tak, proszę.
My, tak jak wspomniałam już wcześniej, również jesteśmy teraz na etapie pracy nad aktualizacją obecnego porozumienia między Radą Pracowników a pracodawcą i bardzo szeroko jest właśnie dyskutowany ten punkt, o którym teraz tutaj rozmawiamy, mianowicie konsultacji z Radą Pracowników w przypadku zmian stanu zatrudnienia. I my jako członkowie Rady Pracowników skłaniamy się ku temu, aby po prostu w porozumieniu jako jeden z ważniejszych punktów wpisać konkretny termin, ile dni wcześniej przed planowanymi zmianami Rada Pracowników powinna dostać informację od zarządu, że jakieś zmiany są planowane, żeby właśnie zabezpieczyć sobie ten czas na przeprowadzenie odpowiednich konsultacji, żeby to omówić i sprawdzić, żeby nie było tak jak w sytuacji pana, który się wypowiedział, że mieli 15 minut wcześniej informację i jakby nie było realnej możliwości przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji, bo wiadomo, że czym innym są zmiany strukturalne polegające na, nie wiem, zmianie nazwy danej linii biznesowej, a czym innym są zmiany strukturalne, które przychodzą gdzieś tam z najwyższego poziomu, które będą powodowały w danym zakładzie redukcję zatrudnienia, nie wiem, o 20%. Więc my wpadliśmy na takie rozwiązanie, żeby faktycznie zaproponować pracodawcy w treści porozumienia konkretny czas, w którym wcześniej powinni nas informować o planowanych zmianach, żeby była możliwość przeprowadzenia konsultacji. Dziękuję. To teraz pan Mariusz Ławnik, a później pan Marek Choromański. Tak, ja odniósłbym się tylko króciutko do tego samego faktu podawania tego czasu na konsultacje, czy w ogóle próby konsultacji, bo my na początku spotykaliśmy się tak jakby z takim oporem pracodawcy, że tam literalnie brali ten artykuł z ustawy, który mówi o istotnych zmianach w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia, jak chodziło o te informacje właśnie o zmianach organizacyjnych. No, przy dużych strukturach, gdzie jest dużo pracowników, podziały, jakieś komórki, departamenty, wydziały i tak dalej, to się dzieje dosyć często. Jakby byliśmy pomijani w tym, no ja wtedy zwróciłem uwagę, że tam jest punkt wyżej taka informacja oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia. Więc w sytuacji w ten sposób jakby wyjaśniłem, że jeżeli przy zmianie dochodzi chociażby o jeden etat mniej, to według nas ta konsultacja jest konieczna z nami, tak? Mimo że jakby ustawa o zwolnieniach grupowych mówi, że rada, jak nie ma związków zawodowych, jest organem potrzebnym pracodawcy do konsultacji, nie wymaga porozumienia, ale musi skonsultować i dla pracodawcy do tego momentu jakby nie istnieliśmy, dopóki nie zwalniali powyżej 30 osób, tak? A od tego momentu jakby przyjęli ten tok rozumowania, że okej, tak, akceptujemy to, tak, będziemy to z wami skonsultować. Więc nawet przypadek tam kilku osób, jesteśmy o tym informowani pod kątem właśnie, jakie podejmowane były działania, żeby spróbować utrzymać to zatrudnienie. To taki mały jakby, no, taka wskazówka praktyczna, że można spróbować wyjaśnić, jeżeli jest możliwość porozmawiania z pracodawcą i kontaktu. A druga rzecz, która mi się tutaj wysłuchując postulatów takich debatowych, to z punktu widzenia no, praktyki tej dwuletniej, no muszę powiedzieć, że akurat te wybory, no, w których akurat ja jestem w tej kadencji, to my też się tak troszeczkę prześliznęliśmy przez ten zapis, że 10% załogi musi wyrazić chęć do tego, żeby była Rada Pracowników. Bo tak naprawdę u nas całe szczęście była forma elektroniczna, ale to było raptem 15%, bo tam było tylko 1000 osób z 7000. Ledwo, tak? Więc wcale mogło nie być już kolejnej kadencji Rady Pracowników, gdybyśmy tam nie wykazywali się jakąś aktywnością i proszeniem ludzi, żeby w ogóle zaklikali w tą ankietę, że chcą, żeby Rada Pracowników była. Więc dla mnie, z takiego punktu widzenia praktycznego, to jest w ogóle pierwsza i najważniejsza zmiana, żeby w ogóle powstanie Rady Pracowników było nie na wniosek, żeby w ogóle chodzi o powstanie, że będą wybory, tak, ten zapis, że nie na wniosek 10% załogi, tylko to powinno być tak jak przy związkach zawodowych, te 10 osób,
Ewentualnie nawet skoro ustawa daje, że przy 50 pracownikach, no to okej, może zostawić 10%, ale do 100, tak? Czyli tam 50 to 5, 66 i tak dalej analogicznie, a od 100 tam 10, no to zostaje już tylko 10, tak? Bo te 10% załogi to właściwie zabija możliwość wprowadzenia rady pracowników w większych firmach, tak? I dlatego ta liczba rad spada, tak? Bo potem się nie udaje zebrać 10% załogi, tak? Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Marek Choromański teraz. Może tylko kilka zdań na temat ochrony pracowników. Oczywiście oprócz braku tej rocznej kadencji, to jeszcze zniechęcający jest zapis, że bez zgody rady. Zawsze się może zdarzyć, że do rady zostaną wybrane różne osoby, i pracodawca różnymi działaniami może, że tak powiem, uzyskać w tej radzie większość i rada się zgodzi na zwolnienie niepokornego członka rady. To powinno być uzależnione od jakby dobrowolnego odejścia, a nie od zgody rady. Jeszcze jedna sprawa, że oprócz ochrony przed zwolnieniem i przed pogorszeniem warunków pracy, to niestety taka ochrona nie zapewnia podwyżek takich jak innym pracownikom, bo w ciągu 4 lat, przynajmniej w ostatnich latach, to praktycznie co roku w każdej firmie jakieś podwyżki były. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pracodawca pomijał w tych podwyżkach i to nie jest naruszenie tych zasad dotychczasowych warunków pracy, a pracownik jest wyraźnie stratny. Dziękuję. Dziękuję. Ponieważ pan inspektor pracy jest, może być z nami tylko do 14:50, to ja pozwolę sobie zadać 2 pytania, o których myślałem. Po pierwsze, czy Rada Pracowników, czy to jest dobra sytuacja, czy nie, może nie dobra, czy to jest zgodna z prawem sytuacja, kiedy Rada Pracowników dowiaduje się o kontroli przestrzegania ustawy o informowaniu pracowników, przeprowadzania z nimi konsultacji przez PIP w zakładzie pracy po tym, jak już ta kontrola się zakończy. Pytam, bo na szkoleniach zgłaszano nam takie sytuacje, że Rada po prostu dowiadywała się o kontroli PIP-u, ale już po tym, jak ta kontrola się zakończyła, czyli nie odbyło się na przykład żadne spotkanie z Radą Pracowników i nie były omawiane kwestie przestrzegania tej ustawy. Czy to jest możliwe? Przepraszam, zawsze się pomyliłem. Już. Proszę Państwa, związki zawodowe jako organizacje, znaczy organizacje tutaj mają zagwarantowane w ustawie Państwowej Inspekcji Pracy zasady współpracy również w toku czynności kontrolnych, które przeprowadza inspektor pracy. Jest jasno określone, jakie wymogi muszą być spełnione, aby do tej współpracy doszły. Cel współpracy i zarówno na etapie rozpoczęcia, jak i zakończenia kontroli. Czegoś takich regulacji, takiej formuły nie przewiduje ustawa dotycząca rad. Natomiast nie wyobrażam sobie jako długoletni inspektor pracy, żeby realizować zagadnienie związane z daną instytucją, jaką jest Rada Pracowników, i nie dotrzeć do członków przynajmniej części. Nie wszyscy muszą być dostępni z różnych względów, ale do członków Rady Pracowników, jeżeli miałbym zbadać stan faktyczny dotyczący Rady. Z zasad prowadzenia postępowań kontrolnych wynika, że powinny być wykorzystane wszelkie elementy dowodowe. Ale może być potencjalnie sytuacja, że na przykład badany był wątek na tyle, nazwijmy to, dokumentacyjny, czyli którego ujawnienie w zakresie dokumentów pracodawcy, które przedstawił, jest wystarczające dla analizowania sprawy. Zasadniczo więc powinien być kontakt z członkiem Rady Pracowników dla celu wykorzystania w pełni materiału dowodowego. Tak uważam. Natomiast ustawowego wymogu nie ma. Zgadzam się, że jeżeli byłaby na przykład skarga, no to w ogóle nie rozmawiamy o temacie nie nawiązania kontaktu, no bo zakładam, że skarga byłaby z obszaru któregoś z członków Rady, więc jak najbardziej powinien, bardzo Państwa,
ten kontakt nastąpić. Tyle mogę odnieść się do tego konkretnego. Jeżeli z tego tytułu doszło w jakichś indywidualnych przypadkach Państwa do utrudnienia działalności, proszę, ja zwrócę uwagę, w najbliższym czasie mamy naradę kierownictwa urzędu na to, żeby zwracano uwagę na ten aspekt, ponieważ nawet z obszaru informacyjnego Rada Pracowników jest doskonałym źródłem dla nas informacji, nie tylko związki zawodowe czy społeczny inspektor pracy, który może ułatwić kontrolę, więc dla mnie osobiście sytuacja taka raczej nie powinna mieć miejsca. To bardzo dziękuję, pan mnie uspokoił, bo myślałem, że ja naprawdę byłem też z takiego punktu widzenia logicznego, no bardzo zaskoczony tym przypadkiem, bo no na którymś, 3 lata temu, na którymś ze szkoleń się z tym spotkałem osobiście. Natomiast też pan mi uzmysłowił, że w naszej projekcie nowelizacji ustawy nie ma takiego zapisu, który rozumiem związki zawodowe mają, więc to sobie zapisałem, żeby wprowadzić w ten nasz projekt nowelizacji właśnie, rozumiem, przepisać, zrobić kopiuj wklej, no bo dlaczego niby to ma być niezapisane dokładnie tak jak przy związkach. A drugie... Wynika z naszej ustawy o inspekcji pracy od razu mówię. Aha, to jest, a rozumiem, czyli trzeba by było znowelizować. Aha, rozumiem. No ten dobrze. Zapis jest już, no ale to jest, nie znaczy, że to nie jest możliwe, o czym pan mówi, natomiast w praktyce no nie ma podstawy na chwilę obecną stricte, ale tak jak mówię, to nie oznacza, że trochę też jestem uspokojony, bo jak pan powiedział, że to 3 lata temu na szkoleniu, to też może oznacza to, że to nie jest jakaś sytuacja nagminna, być może jakiś pojedynczy kazus wystąpił, tak bym chciał, żeby były oczywiście. To jeszcze drugie pytanie, bo rozumiem, że ta kontrola przez Państwa została zrobiona, są wyniki, bardzo za nie dziękujemy, że ona w ogóle została zrobiona i to jest mocny moim zdaniem punkt taki w tych działaniach na rzecz wzmocnienia rad pracowników w Polsce. Natomiast pytanie, co się dzieje, jaki jest los tej kontroli, jakie ewentualnie i na kogo mogła ona mieć wpływ, czy powinna mieć wpływ, na jakie ciała, instytucje, żeby to też było może jasne dla rad pracowników. W przypadku wykonania czynności kontrolnych i ujawnienia stanu niezgodnego z prawem, czyli tak ładnie określa, że inspektor ujawnia stan faktyczny, porównuje go ze stanem prawnym i w przypadku rozbieżności jego dalsze działanie, w zależności od rodzaju naruszenia, jest zastosowanie środków prawnych, które mają doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. W tym przypadku będzie to wystąpienie, czyli wniosek pokontrolny, który uspokajam od razu, co prawda nie ma rangi decyzji administracyjnej, ale jest to środek, który podlega naszej rekontroli, czyli w każdym przypadku ponownej wizyty, bądź w przypadku, jeżeli by pojawiły się sygnały, że środek prawny nie został wykonany, może to być na przykład skarga, podlega rekontroli i w tym zakresie, w zależności od stanu, które będzie ujawnione, są możliwe również działania w zakresie bardziej restrykcyjnym. Również zależy, jakie naruszenie zostało popełnione, no bo jeżeli byłoby na przykład przedmiotem wystąpienia coś, co spełnia znamiona wykroczenia, stosowane są również inne postępowania. Ale to już jakby wątek postępowań sankcyjnych, to jest druga rzecz. Istotne z punktu widzenia inspektora pracy jest doprowadzenie swoim działaniem, czyli tym wnioskiem, wystąpieniu, jego realizacją przez pracodawcę, bo on jest adresatem tego środka prawnego, że będzie przestrzegane prawo w zakładzie. Sygnałów, proszę Państwa, bo ja sprawdziłem to, że wystąpienia, które inspektorzy wydali, a było ich troszkę, zostały niewykonane, nie mieliśmy. A jeśli chodzi o takie instytucje, jaki wpływ ma taka kontrola na takie instytucje jak, nie wiem, Rada Dialogu Społecznego, ministerstwo adekwatne do przedmiotu sprawy, rząd? Jeżeli chodzi o czynności kontrolne, które prowadziliśmy w latach 2017-18, czyli tak zwane czynności w ramach działań tematycznych zaplanowanych w harmonogramie działań Państwowej Inspekcji Pracy,
sporządzane jest sprawozdanie informujące właśnie między innymi te instytucje, te organy, o których tutaj była mowa, o wynikach czynności kontrolnych. On zawiera również pewne wnioski, może zawierać wnioski, propozycje wniosków zmian, działań w tym zakresie. Powiem wprost, z tego się akurat nie przygotowałem, nie spodziewałem się tego obszaru zapytania, więc nie wiem, czy takie wnioski padły w tych sprawozdaniach z lat 2017-18. Natomiast każdorazowo to nie jest tak, że ta informacja przypada, ona jest przekazywana do ministerstwa, do Narody Ochrony Pracy. Jeszcze jest ten aspekt, proszę Państwa, może powiem, że związki zawodowe w zakładzie mają to uprawnienie, że informuje, obowiązkiem inspektora jest poinformowanie ich o wynikach kontroli, czyli każdorazowo również związki zawodowe działające w zakładzie mają informacje o tym, że na przykład w tym zakresie nastąpiły naruszenia, więc również są źródłem takiej wiedzy i mogą też w jakiś sposób zadziałać, żeby sprawdzić, czy pracodawca wypełnił wnioski w wystąpieniu. Więc ta informacja w zakładzie jest. Natomiast faktycznie, tak jak mówię, nie ma tej regulacji odnośnie rad. Dobrze, to dziękuję panie inspektorze za udział i tak dziękuję do bardzo. Przepraszam, że muszę państwa opuścić, ale już po prostu muszę jeszcze kilka czynności wykonać. Jeżeli byłyby jeszcze jakieś do mnie pytania, a państwo mieliby potrzebę kontaktu, to zapraszam. Jest ten kontakt możliwy w każdym przypadku, również w ramach instytucji i urzędu są do mnie namiary i ewentualnie również tutaj czy od pana przewodniczącego z komisji. Jeżeli takie pytania będą, postaramy się uszczegółowić, gdyby była taka potrzeba, taką informację. Dziękuję państwu bardzo dzisiaj za udział w spotkaniu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, bo i tak już czas nas dobiegł końca, więc właściwie kończymy. Jest jeszcze jedno pytanie na czacie, więc ja przeczytam je. Akurat pytanie skierowane do mnie. Czy i kiedy możemy się spodziewać kolejnego podejścia do aktualizacji ustawy o informowaniu pracowników? No więc może takim akcentem skończmy to spotkanie. Po tym, co się zadziało w Senacie na jesieni ubiegłego roku, w tej chwili no, nie myśleliśmy o tym. Wydawało nam się, że już tak mocny wiatr sprzyjający, raczej sprzyjający, no to może trochę brzmieć dziwnie, ale jednak sprzyjający w postaci sytuacji związanych w zakładach pracy związanych z koronawirusem, no spowoduje, że parlamentarzyści po prostu najzwyczajniej w świecie no przychylam się do jakiejś chociaż małej nowelizacji tej ustawy. No jak się okazało, nawet takie tsunami nie ma wpływu, czy pod wpływem takiego tsunami nie są skorzy parlamentarzyści do zmiany i nawet do takiej małej zmiany. Chociaż jednocześnie pragnę dodać i zaznaczyć, że no walczymy dalej i to dzisiejsze spotkanie to jest kolejny jakiś krok. Mamy taką trochę cichą nadzieję, chociaż tutaj nawet w kuluarach rozmawialiśmy o tym. Jest ostatnia kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. Więc no, teoretycznie prezydent nie ma nic do stracenia, no, mógłby wykorzystać tą naszą ustawę, być może jeszcze poprawioną o kilka rzeczy, bo dzisiaj już z tej dyskusji wychodzi na to, że powinniśmy się spotkać w jakimś mniejszym gronie tych osób, które są najbardziej takie aktywne i widzą jeszcze dodatkowe rzeczy, mankamenty, które trzeba poprawić w tej ustawie, spotkać się i tą nowelizację jeszcze raz zaktualizować, bo minęło 5 lat. No ale ta aktualizacja w tej chwili jest na stole, tak? I każdy może ją wziąć i skorzystać ze swojej inicjatywy ustawodawczej, no na razie i również prezydent. Więc odpowiadając na to pytanie, ja nie wiem. Natomiast tutaj się przychylam do tych głosów, które były a propos tworzenia, budowania takiego siły rzeczniczej, tak?
może nie najlepszym słowem jest słowo lobbying, które się źle kojarzy w Polsce, ale no, to na pewno jest potrzebne, tak? I tutaj jestem pod wrażeniem też Państwa głosów, szczególnie no, tych, w których Państwo, po których widać, że Państwo walczycie i też ta kultura wdrażania rad pracowników no, jest dość już zaawansowana w sensie, że Państwo zmieniacie tą kulturę dialogu i to bardzo cieszy. Natomiast też ta formuła Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników no jest też tak trochę pomyślana, żeby to była taki element rzeczniczy i budowania siły rad. No bo w tej chwili no rad właściwie w takiej perspektywie zasięgu central związkowych czy innych członków Rady Dialogu Społecznego, to po prostu nie ma, tak? Nas po prostu nie ma w zasięgu wzroku państwa, które dialogiem społecznym na poziomie systemowym się zajmują. Więc te fora też mają temu służyć. No nie wiem, na pewno będziemy zwracać się do Rady Ochrony Pracy, żeby to taka ostatni pomysł, który jak pan inspektor tutaj mówił, żeby po prostu Rada Ochrony Pracy podjęła dyskusję na jednym ze swoich spotkań a propos wyników kontroli wyników kontroli PIP-u i kwestii nowelizacji ustawy. To też, proszę Państwa, jest coś niesamowitego, że funkcjonuje Rada Ochrony Pracy. Tam jest, zachęcam do sprawdzenia, kilkanaście osób różnych przedstawicieli poszczególnych instytucji, są posłowie, senatorowie i nigdy w życiu ta Rada Ochrony Pracy nie zwróciła się do nas z pytaniem czy z wnioskiem, żebyśmy przyszli na tą radę i po prostu opowiedzieli o kwestiach związanych z radami pracowników. Tak to wygląda. Więc my sami się tam wprosimy, jak nie drzwiami, to oknem. No i właściwie tyle mogę powiedzieć, odpowiadając na to pytanie. No ja rozumiem, że ono może nie jest zadowalające, i że ten długi marsz no jest też, nie ukrywam, dla nas bardzo trudny, no bo to już trwa 15 lat i trzeba mieć naprawdę dużo samozaparcia. Ja szczególnie dziękuję tym z Państwa, którzy po prostu w tych radach działacie i też macie to samozaparcie, żeby po prostu je gdzieś tam od środka taką kulturę zmieniać. Więc no to tyle. Ktoś mi kiedyś powiedział, że dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, więc myślę, że powinniśmy zastosować tam zasadę i do zobaczenia w przyszłym roku na 4. Ogólnopolskim Forum Rad Pracowników. Dziękuję dzisiaj za uwagę i za obecność.